Dzień dobry. Sezon na owoce w pełni, więc dzisiaj mam dla Was przepis, który połączy je z jogurtem. Przygotujemy skyrnik, pyszny i pełen białka. Sprawdzi się idealnie, gdy mam ochotę na słodkie śniadanie lub na przykład jako popołudniowy deser. Zaczynamy od przygotowania jogurtowej masy. Potrzebujemy do niej 3 skry po 150 g każdy. Wszystkie umieszczamy w jednym naczyniu. Następnie dodajemy 3 całe jajka, 2 łyżki mąki kokosowej lub zmielonych wiórków kokosowych oraz około 3-4 łyżek słodzika, może to być erytrytol. Całość następnie miksujemy na gładką masę. Można tutaj użyć blendera żyrafy lub zwykłego miksera. Do naczynia do zapiekania na spód wlewam łyżkę tłuszczu, może to być olej kokosowy lub masło i rozprowadzam po dnie. Kolejno dodaję owoce, np. maliny, borówki czy jeżyny. Tutaj możecie dodać swoje ulubione w różnych proporcjach. Na końcu przelewam masę jogurtową i delikatnie mieszam całość. Na górę można jeszcze wyłożyć dla dekoracji owoce. Całość wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza, opcja pieczenia góra-dół, na około 35-40 minut. Gotowy skyrnik można jeszcze posypać np. erytrytolem w pudrze. Gdy lekko przystygnie, można go już pokroić. Pod filmem znajdzie się dokładną listę składników oraz makro. Zapraszam Was oczywiście do wypróbowania przepisu oraz do podzielenia się w komentarzach opiniami.